Czy jeśli kończy mi się umowa o pracę, a jestem w ciąży, to czy pracodawca musi przedłużyć mi umowę? Pracownice w ciąży korzystają ze specjalnych uprawnień wynikających z kodeksu pracy, to znaczy nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych, nocnych, w delegacji, nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych czy szkodliwych dla zdrowia, jak i również nie mogą pracować przy komputerze dłużej niż 4 godziny. Oraz przysługuje im zwolnienie na czas wykonywania badań lekarskich. Zgodnie z artykułem 177, paragraf 3 Kodeksu Pracy, umowa na czas określony lub umowa na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Wobec powyższego, umowa na okres próbny zawarta na okres nieprzekraczający miesiąca oraz umowa na czas kadencji, na sezon lub umowa na zastępstwo nie ulegają przedłużeniu do dnia porodu. Ponadto, co do zasady, pracodawca nie może zwolnić kobiety w ciąży. Jednakże jeśli wystąpią przesłanki do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika, pracodawca może to zrobić pomimo ciąży pracownicy. Ponadto ogłoszenie likwidacji lub upadłości zakładu pracy również stanowią przesłanki do rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwania ciąży.